Cześć, z tej strony Mirek. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób nadać przesyłkę za pomocą paczkomatów firmy InPost. W tym celu wchodzimy na stronę inpost.pl, następnie klikamy po lewej stronie Manager paczek, klikamy opcję Zaloguj się. Jeżeli mamy konto, to po prostu logujemy się, jeżeli nie, to zakładamy nowe konto, możemy je założyć za pomocą Facebooka lub Allegro, albo osobno na samym dole jest opcja Stwórz nowe konto i wtedy zakładamy niezależnie na serwerach InPostu nasze konto. Następnie przejdziemy do rejestracji. W rejestracji oczywiście uzupełniamy niezbędne dane, uzupełniamy lokalizację naszego najbliższego paczkomatu. Wybieramy paczkomat. Wybór dokonujemy za pomocą mapki. Następnie potwierdzamy wszystkie wprowadzone dane. Następnym krokiem jest zatwierdzenie maila. Po zatwierdzeniu maila nasze konto jest aktywne, możemy zalogować się już do systemu. Po zalogowaniu się widzimy prosty formularz, dzięki któremu będziemy mogli nadać naszą przesyłkę. Na górze jest informacja o adresie e-mail odbiorcy oraz numerze komórkowym odbiorcy, na który przyjdzie kod SMS-em. Następnie mamy rozmiar przesyłki. W zależności od gabarytów taka też będzie naliczona opłata. Następnie mamy informację, gdzie, do którego paczkomatu ma zostać przesyłka dostarczona. Następnie poniżej mamy informację sposób nadania, to znaczy czy nadajemy przesyłkę w paczkomacie osobiście, czy poprzez utworzenie zlecenia odbioru, wtedy kurier przyjeżdża do nas, odbiera przesyłkę i dostarcza ją do paczkomatu. Następnie informacje o ubezpieczeniu naszej przesyłki, czy ją ubezpieczamy, czy nie. I jeżeli to wszystko wykonamy, to możemy opłacić i wydrukować odpowiednią naklejkę, odpowiedni kod. Po wydrukowaniu listu przewozowego wystarczy podejść do paczkomatu, naciskamy przycisk język polski, następnie proszeni jesteśmy o zeskanowanie kodu, który znajduje się tutaj. Ten kod skanujemy. Po zwolnieniu blokady skrytki wystarczy włożyć przesyłkę i skrytkę zamknąć. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Lajkujcie, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!